Cześć widzowie! Oto przed Wami czwarty odcinek mojej serii, w której staram się przedstawić Wam wszystkie postacie, które nie pojawiły się w ekranizacjach książek o Harrym Potterze. I jako, że w tej serii każdy odcinek to kolejna część sagi, to dzisiaj zajmiemy się oczywiście Czarą Ognia, która jest pod tym kątem bardzo interesująca, bo tak jak do tej pory postacie pomijane w poprzednich filmach właściwie nie miały większego wpływu na fabułę, tak w tym przypadku jest już nieco inaczej, ponieważ w ekranizacji tej części z niewiadomych przyczyn nie pojawiło się kilka naprawdę bardzo istotnych książkowych bohaterów, takich jak chociażby Ludo Bagman, Mruszka czy Charlie Weasley, a i tych mniej istotnych jest znacznie więcej niż wcześniej, bo grubo ponad setka. Wobec tego w dzisiejszym materiale poznacie dosłownie wszystkie książkowe postacie, których zabrakło w ekranizacji czwartej części przygód Harry'ego Pottera. A jeżeli jesteście ciekawi konkretnych zasad ich selekcji, to odsyłam Was do mojego pierwszego materiału z tej serii, gdzie tłumaczyłem to nieco dokładniej. A ja tymczasem chciałbym oddać ten fragment sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli Gaminate'owi, który szczególnie przy obecnych upałach może pomóc Wam zachować odpowiednią kondycję Waszego organizmu. Produkty z serii Gaminate Hydration, czyli napoje izotoniczne Gaminate'a zawierające wszystkie niezbędne elektrolity oraz witaminy z grupy B, przyczyniają się bowiem nie tylko do zmniejszenia uczucia zmęczenia w trakcie długotrwałej aktywności fizycznej, ale również pomagają szybciej zregenerować organizm za sprawą współczynnika nawodnienia wyższego aż o 42% niż w przypadku zwykłej wody mineralnej. A jeśli nie chcecie wierzyć mi na słowo, to potwierdzeniem jakości Gaminate'a niech będzie fakt, że produkty z linii Hydration swoim nazwiskiem sygnuje najlepszy polski siatkarz, mistrz świata i Europy, Aleksander Śliwka. Co więcej, dbanie o odpowiednie nawodnienie jest teraz jeszcze prostsze niż zazwyczaj, ponieważ Gaminate wprowadził do swojej sprzedaży tak zwane Hydration Boxy, w których znajdziecie 10 bardzo poręcznych saszetek do szybkiego przygotowania waszego izotonika w 500 ml wody. Jeżeli więc jesteście zainteresowani kupnem takich starter packów, to już teraz znajdziecie je na stronie Gaminate'a, do której możecie przejść z linku w opisie, a także pamiętajcie, że z kodem o treści Imaginarium otrzymacie 10% zniżki na zakup wybranych przez Was produktów. A teraz już nie przedłużając, wracamy do materiału. Już na samym wstępie w książkowej Czarze Ognia w przeciwieństwie do filmu pojawia się retrospekcja z czasów, kiedy Lord Voldemort zabił swojego ojca oraz dziadków, wobec czego w książce oprócz postaci zajmującego się ich ogrodem Franka Bryce'a pojawiają się również inni mieszkańcy Little Hangleton, tacy jak chociażby służąca Riddlów, która znalazła ich ciała, kucharka, która w gospodzie pod Wisielcem poinformowała mieszkańców o aresztowaniu Franka, kobieta przy barze, która nie wierzyła w jego winę oraz kontrujący jej pogląd mężczyzna, który z kolei zdecydowanie wierzył, iż Frank byłby zdolny do zabójstwa, bo zawsze źle patrzyło mu z oczu. Mężczyźni z Little Hangleton w ogóle z jakiegoś powodu byli bardzo nieprzychylni Frankowi i tak w książce pojawił się jeszcze chociażby właściciel gospody, który twierdził, iż Frank mógłby zabić Riddlów, ponieważ wojna pomieszała mu w głowie, a także mężczyzna o imieniu Dot, który podobno pamiętał go z lat młodzieńczych i uważał, że od zawsze miał on bardzo trudny charakter. Powracając już jednak do scen, które pojawiły się w filmie, to książkowy Frank Bryce, widząc palące się światło na piętrze domu Riddlów, nie poszedł tam, nie zawiadamiając uprzednio policji z głupoty, ale dlatego, że w książce już wcześniej miał do czynienia z chuliganami z wioski, którzy wybijali w domu szyby czy jeździli rowerami po trawnikach i myślał, że to znowu oni włamali się do domostwa. W książce w tym momencie pojawia się też wzmianka o Bercie Jorkins, czyli pracownicy Ministerstwa Magii, która została porwana przez Gryzdogona i dzięki posiadanym przez siebie informacjom o turnieju trójmagicznym oraz ukrywaniu przez Bartiego Croucha swojego syna, przysłużyła się Voldemortowi do sporządzenia planu dotyczącego zwabienia Harry'ego na cmentarz w Little Hangleton w późniejszej fazie opowieści. I choć na przestrzeni całego filmu nie ma o niej żadnej wzmianki, to w książce Berta pojawia się jeszcze również później w swojej fizycznej postaci we wspomnieniach Albusa Dumbledora kłębiących się w jego myślotrzewni oraz właśnie na samym cmentarzu wraz z widmami pozostałych ofiar Voldemorta po połączeniu się jego różdżki z różdżką Harry'ego.
Jeżeli zaś chodzi o wakacje Harry'ego Pottera, to ten w książce przed udaniem się do Nory spędził jeszcze trochę czasu na Privet Drive. Jak się dowiadujemy, korespondował wtedy z Siriusem, który ukrywając się w ciepłych krajach, przesyłał mu listy, wykorzystując do tego celu barwnie upierzone ptaki tropikalne. W książce pojawia się też wzmianka o pielęgniarce ze szkoły Dudleya, która zaleciła chłopakowi dietę, uznając, iż osiągnął on już rozmiary młodej orki, a także listonosz, który przyniósł Dursleyom wysłany przez panią Weasley tradycyjną pocztą list oklejony z każdej strony znaczkami z zaproszeniem Harry'ego na wakacje. Po pojawieniu się Harry'ego w Norze na miejscu oprócz znanych nam z filmu Weasleyów w książce znalazł się również ich brat Charlie, czyli wycięty z niewiadomego powodu z filmów drugi syn Artura i Molly, który jeszcze przed mistrzostwami wraz z resztą zabawiał towarzystwo swoimi zwariowanymi pomysłami, a jako że zawodowo tresował on smoki w Rumunii, to już w trakcie samego roku szkolnego pojawił się w Hogwarcie, dostarczając je wraz z innymi poskromicielami na turniej. I to właśnie on pokazał je Hagridowi, dzięki czemu Harry dowiedział się, na czym będzie polegać pierwsze zadanie. W książce bardzo istotnym bohaterem jest również Ludo Bagman, czyli pracujący w ministerstwie szef Departamentu Magicznych Gier i Sportów, ale chcąc zachować odpowiednią chronologię, przybliżę wam jego postać dopiero wtedy, gdy faktycznie pojawi on się w powieści, a nie teraz, gdy jedynie przywołano jego imię przy stole Weasleyów. Warto jednak w tym momencie wspomnieć o jego bracie o imieniu Otto, bo to właśnie teoretycznie dzięki pomocy temu człowiekowi przy jakiejś dziwnej akcji z kosiarką, Arthur Weasley otrzymał od Bagmana bilety w loży honorowej na finał Mistrzostw Świata w Quidditchu. I choć w pierwszym odcinku tej serii mówiłem wam, że nie uda mi się opisać wszystkich 100 tysięcy czarodziejów, którzy brali udział w tej imprezie, to jednak w książce znajdziemy znacznie dokładniejszy opis przynajmniej kilku z nich. I tak po przybyciu na miejsce ze wzgórza Stonehead, pan Weasley rozmawiał z dwoma czarodziejami, z których jeden miał na imię Basil i których zadaniem było kierować nowo przybyłych czarodziejów na odpowiedni kemping. Z kolei właścicielem tego kempingu, na który skierowano Weasleyów, był mugol o nazwisku Roberts i to właśnie jemu pan Weasley musiał zapłacić za miejsce namiotowe mugolskimi pieniędzmi, a nad tym, by nic on nie podejrzewał, czuwał jakiś czarodziej w pumpach, który właściwie po każdej jego interakcji z czarodziejami rzucał zaklęcie Obliviate. Z kolei, jeżeli chodzi o opisanych w książce uczestników tego wydarzenia, to pojawił się tam chociażby mały chłopczyk Kevin, który powiększał różdżką ślimaka do rozmiarów salami oraz jego matka, która strofowała go za takie zachowanie, dwie małe czarodziejki, które latały po polu na dziecinnych miotełkach i zirytowały tym samym przedstawiciela ministerstwa, trzech czarodziejów z Afryki rozprawiających o czymś z przejęciem, grupa amerykańskich czarownic w średnim wieku plotkująca o czymś wesoło pod transparentem Instytutu Czarownic Salem, matka Simusa Finigana, która była zirytowana faktem, że nie pozwolono jej przyozdobić namiotu koniczyną, czyli narodowym symbolem Irlandii, staruszek o imieniu Archie, który chcąc zgodnie z przykazem ministerstwa upodobnić się do Mugola założył sukienkę, oraz rodzice Olivera Wooda, którym ten chciał przedstawić Harry'ego, samemu chwaląc się, że zwerbowano go do rezerwowej drużyny Zjednoczonych z Padelmir. Dodatkowo Ron, zainspirowany widokiem tak wielu zagranicznych czarodziejów, opowiadał Harremu i Hermionie o pewnym uczniu z Brazylii, z którym kiedyś korespondował Bill i który przysłał mu kapelusz, przez który zwiędły mu uszy. Z kolei pominiętymi w filmie czarodziejami, którzy odwiedzali namiot Weasleyów, by porozmawiać z panem Arturem, byli Cuthbert Mockridge, a więc kierownik Biura Łączności z Goblinami, Gilbert Nimple pracujący w Komisji Eksperymentalnych Zaklęć, Arnold Peasgood, czyli ministerialny amnezjator oraz Bodie Croker, piastujący funkcje niewymownych w Departamencie Tajemnic. No i to właśnie w tym momencie w książce po raz pierwszy pojawia się Ludo Bagman, czyli tak jak już wam mówiłem, szef Departamentu Magicznych Gier i Sportów oraz były pałkarz grający w osach z Wimbledon oraz reprezentacji Anglii. Ludo Bagman był niezwykle ważną postacią dla fabuły czwartej części sagi, ponieważ przez długi czas istniało podejrzenie, że to on wrzucił nazwisko Harry'ego do Czary Ognia. Z uwagi na swoje stanowisko był on bowiem jednym z pięciu sędziów turnieju trójmagicznego i często przebywał w Hogwarcie, proponując Harremu pomoc w zadaniach, a dodatkowo we wspomnieniach Dumbledora, które zobaczył Harry, pojawił się jego proces, ponieważ jak się okazało, w dawnych latach zbierał on informacje dla Augustusa Rockwooda, czyli jednego ze śmierciożerców pracujących w Ministerstwie Magii.
Ostatecznie okazało się jednak, że Bagman robił to całkowicie nieświadomie i był po prostu nieco głupkowaty, a także uzależniony od hazardu i pragnął zwycięstwa Harego, ponieważ zadłużając się na dużą sumę pieniędzy u goblinów, próbował to szybko odrobić, stawiając na to, że Harry wygra w turnieju trójmagicznym. Bagman sam również organizował różnego rodzaju gry hazardowe na mistrzostwach i w ten sposób w książce pojawiły się też postacie Rodiego Pontnera, który postawił u niego pieniądze na to, że Bułgaria jako pierwsza zdobędzie gola, czy małej Agaty Teams, która postawiła połowę udziału w swojej hodowli węgorzy na to, że mecz będzie trwał co najmniej tydzień. Z kolei z wypowiedzi książkowego pana Croucha, w przeciwieństwie do filmu, dowiadujemy się też o istnieniu czarodzieja nazywanego Ali Bashirem, który był przedstawicielem jakiegoś innego ministerstwa i chciał porozmawiać z panem Wesleyem o zniesieniu nałożonego przez niego embarga na latające dywany. W książce pojawia się również sprzedawca omnikularów do spowalniania i przewijania widoku rozgrywki, jak również czarownica, która sprawdzała bilety przy wejściu na stadion i powiedziała Arturowi, że dostał najlepsze miejsca. W samej loży honorowej pojawia się natomiast bardzo istotna książkowa postać Mruszki, czyli domowego skrzata rodziny Crouchów, która pilnowała Bartiego Croucha juniora, ukrywającego się pod peleryną niewidką, a po meczu została znaleziona w lesie z różdżką Harry'ego Pottera, przez co to na nią początkowo opadły podejrzenia o wyczarowanie mrocznego znaku. Poza tym wraz z Knotem do loży honorowej oprócz Malfoyów przybył również bułgarski minister magii, nazywający się Oblański albo Obaloński. I to wcale nie jest tak, że nie chciało mi się tego sprawdzić, tylko sam Knot po prostu tego nie wiedział. Dodatkowo na meczu oprócz pokazanych w filmie maskotek Irlandczyków, czyli leprokonusów, pojawiły się jeszcze wile, będące maskotkami drużyny bułgarskiej, a rozjemcą meczu okazał się być nieprzedstawiony w filmie turecki sędzia nazywający się Hasan Mustafa. Dodatkowo w trakcie gry na murawie po jednej z brawurowych akcji Wiktora Kruma i wykonaniu zwodu Wrońskiego pojawili się magomedycy, którzy pomagali wrócić do sprawności irlandzkiemu szukającemu Aidanowi Lynchowi. A jeśli chodzi o to, co wydarzyło się już po samym meczu, to w książce śmierciożercy nie poprzestali tylko na przejściu przez teren w maskach i terroryzowaniu otoczenia, ale złapali jeszcze dodatkowo całą rodzinę pana Robertsa, doprowadzając ich do stanu lewitacji. W trakcie ucieczki Harry'ego, Rona i Hermiony z pola namiotowego podczas ataku śmierciożerców, w książce spotkali oni jeszcze kilka postaci, które nigdy nie pojawiły się w filmie, czyli grupę sprzeszających się o coś nastolatków w piżamach, jakieś niezidentyfikowane uczennice z Bobotą, kilkoro goblinów stłoczonych nad workiem złotych monet oraz wille rozmawiające z trzema młodzieńcami, którzy chwalili się swoimi rzekomymi dokonaniami. I jako ciekawostkę mogę wam podać, że jednym z nich był Stan Shan, Pike, czyli konduktor Błędnego Rycerza. Dodatkowo już po wyczarowaniu mrocznego znaku, gdy na miejscu pojawili się przedstawiciele ministerstwa, w książce to nie Arthur Weasley, a jakaś niezidentyfikowana czarownica w długim wełnianym szlafroku uspokajała zapędy Croucha, twierdząc, że takie dzieciaki jak Harry, Ron i Hermiona nie byliby w stanie go wyczarować. Jeżeli zaś chodzi o pominięte w filmie postacie, które w książce pojawiły się zaraz po przybyciu do Hogwartu, to byli to uczniowie 5 oraz 2 klasy, którzy na samym wejściu zostali obrzuceni przez Irytka balonami z wodą, a także przede wszystkim Denis Creevy, czyli młodszy brat znanego z drugiej części Colina Creeveya, który podczas przeprawiania się łodziami przez jezioro wpadł do wody i został z niego wyłowiony przez wielką kałamarnicę. I choć Czara Ognia to już 4. rok nauki Harry'ego w Hogwarcie, to dopiero w tym roku był on świadkiem kolejnej ceremonii przydziału, oczywiście poza tą, w której sam brał udział. Warto więc wspomnieć, że uczniami przydzielanymi w tym roku do konkretnych domów byli Stuart Ackerley, który trafił do Ravenclaw, Malcolm Baddock, czyli nowy nabytek Slytherinu, Eleanor Bradstone i Owen Caldwell z Hufflepuffu, Emma Docks, która nie wiadomo gdzie została przydzielona, kolejna puchonka Laura Medley, Natalia McDonald z Gryffindoru, Graham Pritchard ze Slytherinu, Orla Quirk z Ravenclaw oraz Kevin Whitby, który jak większość wymienionych w tym roku uczniów zasilił Hufflepuff. W książce w tej części pojawia się również nowy rodzaj stworzeń wyhodowanych przez Hagrida, a konkretnie sklątki tylnowybuchowe. I choć nie są to postacie sensu stricte, to zdecydowałem się o nich wspomnieć, ponieważ przewijają się przez właściwie całą książkę, a dodatkowo pod koniec będą służyć jako przeszkody do pokonania w labiryncie w trzecim zadaniu turnieju trójmagicznego.
Również samo przybycie gości do Hogwartu wyglądało oryginalnie nieco inaczej i w książce lecący wóz Bobotą został najpierw zauważony przez jednego z szóstoklasistów, a z kolei jakaś uczennica pierwszej klasy myślała, że to smok. A skoro już mowa o samym Bobotą, to delegacja tej szkoły wcale nie składała się tylko z dziewcząt, jak można mylnie wywnioskować po jej filmowej prezentacji, bo wraz z Flair i jej koleżankami do Hogwartu przybył jeszcze stuzin francuskich chłopców, w tym jeden, który po wylądowaniu powozu otworzył drzwi dla Madame Maxime. Z kolei jeżeli chodzi o delegację Durmstrangu, to akurat ona mogła składać się wyłącznie z mężczyzn, ponieważ nie pamiętam, by w książce mówiono o jakiejkolwiek dziewczynie z tej szkoły. Niemniej w kontekście przybycia książkowego Durmstrangu w filmie nie pojawiła się chociażby postać ucznia tej szkoły o nazwisku Poliakow, który poplamił sobie szatę na powitalnej uczcie, oraz uczennic Hogwartu, które chciałyby Wiktor Krum podpisał im się szminką na kapeluszu. Poza tym, wbrew temu, co pokazano w filmie, nie tylko bliźniacy Weasley próbowali nielegalnie zgłosić się do turnieju trójmagicznego pomimo swojego zbyt młodego wieku, ale jak dowiadujemy się z relacji książkowego Dumbledora, czarę ognia próbowali oszukać również niejaka panna Fawcett z Ravenclaw oraz pan Summer z Hufflepuffu. Dodatkowo w książce pojawiła się także największa przyjaciółka grubej damy, a więc czarownica z jednego z innych portretów o imieniu Violet, i to właśnie ona poinformowała ją o wyborze Harry'ego na czwartego reprezentanta. Niemniej jednym z niewątpliwie najbardziej rozbudowanych wątków, które w filmowej Czarze Ognia totalnie olano, była wymyślona przez Hermione inicjatywa walki o wolność z krzatów domowych i z uwagi na prowadzoną przez nią agitację, jedynie czytając książkę, można poznać kilka takich stworzeń pracujących w kuchni Hogwartu. W książce, w przeciwieństwie do filmu, również wcale nie było tak, że Harry totalnie nie mógł sobie poradzić ze znalezieniem jakiejkolwiek partnerki na bal, no bo był przecież reprezentantem szkoły i wiele dziewczyn bardzo chciało z nim iść. I tak tego typu oferta została mu przedstawiona chociażby przez puchonkę z trzeciego roku o kędzierzawych włosach, czy jakieś dwie bliżej niezidentyfikowane uczennice z drugiej oraz piątej klasy. W przeciwieństwie do filmu, w książce na balu bożonarodzeniowym pojawili się również uczniowie z Bobotą i to właśnie do tej szkoły uczęszczał chłopak, który odbił haremu Parvati, a nie do Durmstrangu, tak jak przedstawiono to w filmie. A jeśli natomiast kiedykolwiek zastanawialiście się, kim był partner Fleur Delacour, to był to Roger Davies, czyli szkolny podrywacz z Hogwartu, z którym ta całowała się potem po jakichś krzakach, a w bardzo podobnej sytuacji ze swoją partnerką został ponadto nakryty również uczeń Hufflepuffu o nazwisku Stebbins. W książce podczas nieobecności Hagrida po okropnym paszkwilu na jego temat wysmarowanym przez Ritę Skeeter, stanowisko nauczyciela opieki nad magicznymi stworzeniami tymczasowo objęła profesor Grubli Plank, która jednak w filmie nie pojawiła się ani przez chwilę. Podobnie zresztą jak ojciec Hagrida, którego fotografię pokazywał on swoim przyjaciołom jedynie w oryginalnej wersji historii. A skoro mowa już o Ricie Skeeter i jej oczerniających ludzi felietonach, to w książce, w przeciwieństwie do filmu, pojawiły się też pewnego rodzaju hejterki Hermiony, które po serii nieprzychylnych jej artykułów zaczęły wysyłać do niej dziwne listy. W trakcie drugiego zadania, oprócz Trytona, który powiedział Haremu, że sam musi uwolnić swojego zakładnika, w książce pojawiła się również przywódczyni całego stada o imieniu Murkus, która już po samym zadaniu dyskutowała z Dumbledorem na temat tego, co wydarzyło się pod wodą i kto tak naprawdę wykonał swoje zadanie najszybciej. Tylko z książki dowiemy się również o istnieniu takich śmierciożerców jak Travis czy Mulciber, którzy, jak się okazuje, byli kolejnymi ludźmi sprzedanymi ministerstwu przez Karkarowa w trakcie jego przesłuchania, które Harry zobaczył w myślodziewni Dumbledora. Poza tym warto wiedzieć, że w książce nie było to jedyne obejrzane przez Harry'ego wspomnienie i widział on jeszcze chociażby proces Ludo Bagmana, w którym brała również udział czarownica gratulująca mu wspaniałego występu przeciwko Turcji w poprzednim tygodniu, czy skazanie Bartiego Croucha juniora na karę więzienia za torturowanie Longbottomów, którego ten dopuścił się nie tylko wraz z Bellatrix Lestrange, ale również i całkowicie pominiętym w filmach jej mężem Rudolfem oraz jego młodszym bratem Rabastanem. Dodatkowo w książce pojawia się również chcący zachować anonimowość członek Ligi Obrony przed Czarną Magią, który wypowiadając się dla Proroka Codziennego w artykule o Harrym stwierdził, że każdy, kto zna mowę węży, powinien być objęty jakimś śledztwem, a także rodzice Kruma oraz matka Fleur i matka Cedrica, którzy przybyli do szkoły na chwilę przed trzecim zadaniem, by wspierać swoje dzieci.
No i ostatnimi postaciami, których brak w filmie jest dosyć zauważalny, był Sfinks, który zadał haremu w labiryncie pewną zagadkę, dzięki rozwiązaniu której znacząco przybliżył się do znalezienia pucharu. Śmierciożerca Avery, który na cmentarzu w Little Hangleton po powrocie Voldemorta prosił swojego pana o wybaczenie. Oraz Dementor składający swój śmiertelny pocałunek na Bartim Crouchu. No i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się całkiem zgrabnie przedstawić wam te mniej więcej 100 postaci, które nie pojawiły się w ekranizacji Czary Ognia, a jeśli odcinek się wam spodobał, to nie zapomnijcie obejrzeć poprzednich części, do których odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!